Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Dziecię się nam narodziło, syn został nam dany. Parę dni temu w telewizji słyszałem takie życzenia, które składał jeden z polityków, nie powiem z jakiej partii, ale powiem, jakie to były życzenia. Powiedział takim głosem, troszeczkę przypominającym syntezator mowy: życzę Państwu podczas tych świąt jak najmniej indoktrynacji kleru. Więc postaram się mówić krótko, żeby jak najmniej było tej indoktrynacji kleru. Moi drodzy, warto zadać sobie dzisiaj pytanie, co jest w ogóle istotą świąt? Dlaczego się tu gromadzimy? Na pewno większość z nas ma takie dobre przeczucie, że istotą świąt wcale nie są zakupy, ta cała bieganina, krzątanina, choinka, prezenty, światełka na domach. Nawet, może to niektórych zdziwi, istotą świąt nie jest też rodzina, z którą się spotykamy. Owszem, to jest ważne, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia, jak sama nazwa o tym mówi, jest nowonarodzony, ten, który został 2000 lat temu położony na żłobie. Tylko wtedy te nasze zwyczaje nabierają sensu i znaczenia, jeśli będziemy to odnosić do Boga. Bo gdyby Go nie było, to nie miałoby nic sensu. Dzisiaj walczy się też z tradycją świąteczną na różne sposoby. Na przykład zmiana nomenklatury świąt w niektórych krajach próbuje się wprowadzić nową nazwę, żeby nie było święta Bożego Narodzenia, bo przez to mogą się czuć pokrzywdzeni ateiści i nie wiadomo kto jeszcze, dlatego najlepiej nazwać to święta zimowe.
takie, żeby było po prostu neutralne, żeby nie było jakichś takich konotacji chrześcijańskich. Albo choinka, która zwykle była naturalna i stawała w centrum Brukseli na rynku. W tym roku jest to kilka białych kartonów podświetlanych, jakaś taka industrialna instalacja, która ma pokazywać nie wiadomo co. Na czym polega atmosfera świąt? Może to też niektórych zdziwi, ale ta atmosfera, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wcale nie była sentymentalna. Popatrzmy na pasterzy, bo przecież ta msza święta nazywa się mszą świętą pasterską. I widzimy, że oni wcale nie byli jacyś sentymentalni, tylko na początku byli przerażeni. I myślę, że z jednej strony powinniśmy się cieszyć, tak jak ci pasterze później się cieszyli, ale no powinno nam też towarzyszyć jakaś taka atmosfera głębokiego zdumienia i też może nawet i strachu. Strachu przed tym, że ktoś tak wielki jak Bóg, Bóg nieskończony, przychodzi do nas. Że ktoś tak wielki wchodzi w historię ludzi, że ktoś tak wielki zna mnie po imieniu. Że ktoś tak potężny i nieskończony zechciał być człowiekiem. I do dzisiaj nie sposób rozwikłać tej tajemnicy. Jak to się dzieje, że ktoś, kto jest jak słońce, nagle staje się małym dzieckiem? Warto tu posłużyć się pewnym porównaniem. Podobnie dzieje się z soczewką, która skupia szklaną soczewką na sobie moc słońca w małym punkcie. I ten mały punkt staje się zarzewiem płomienia, a później wielkiego pożaru. I tu mamy do czynienia z czymś podobnym. Wszechpotężny Bóg, który nie ma ani początku, ani końca, jak w soczewce zbiega się w tym małym punkcie w Jezusie Chrystusie i przychodzi do nas. Ten mały płomień już za parę chwil zapali cały świat. I o tym wiedzą też siły ciemności. Dlatego się lękają i trwożą. Mieszkańcom krainy mroku zabłysło światło. Bóg chciał przyjść bardzo normalnie. Nie chciał przychodzić w jakiś taki bardzo wizualny sposób rzucający się w oczy. Moi drodzy, to, co się dzieje w stajni, na którą teraz patrzymy, to wszystko jest zapowiedzią tego, co będzie się działo na Kalwarii, na Golgocie. Wtedy, kiedy będziemy przeżywać mękę Chrystusa, zobaczymy pewne analogie. Z jednej strony mamy drewniany żłób, w którym jest położony Chrystus, a z drugiej strony mamy drewniany krzyż. I te dwa drewniane przedmioty oznaczają ludzką biedę, nędzę, ale też i cierpienie. Tak to wygląda. Jezus, jak już ksiądz proboszcz powiedział, na wstępie rodzi się wśród pasterzy, wśród ludzi, którzy no, byli gdzieś na marginesie społeczeństwa. Nawet niektórzy egzegeci, historycy mówią, że samo słowo pasterz było też synonimem słowa złodziej. Więc można powiedzieć, że Jezus przyszedł na świat wśród złodziei, jakichś rzezimieszków. To nie były jakieś urokliwe pastuszki, jak możemy czasami na nich patrzeć w jakichś takich sielankowych obrazach, ale tak to towarzystwo wyglądało. No i z drugiej strony mamy Golgotę, widzimy Jezusa, który umiera też w takim dziwnym i szemranym towarzystwie pijanych żołdaków rzymskich czy tych dwóch łotrów, którzy obok niego konali. Widzimy więc, że życie Jezusa jest zamknięte w tych dwóch takich drewnianych i okrutnych nawiasach. Z jednej strony żłóbek, a z drugiej strony widzimy krzyż. Święta Bożego Narodzenia to święta, które przypominają nam bardzo ważną prawdę. Ta prawda
mówi nam o tym, że świat jest tak naprawdę prosty, że świat nie jest skomplikowany. Nam może się wydawać, bo żyjemy w jakimś zagmatwaniu, w bieganinie, krępują nas jakieś paragrafy, konwenanse, zasady, biegamy, wypełniamy papiery, krzątamy się, kupujemy, chorujemy. I tak to wygląda. Jesteśmy otoczeni taką bardzo zaawansowaną technologią, ale pomimo to święta Bożego Narodzenia i to przyjście Boga przypomina nam, że świat jest naprawdę prosty. Bo kiedy widzimy blask Boga, to całe stworzenie staje się wobec tego doświadczenia Bożej mocy taką rozpadającą się szopą. Wszystko staje się przygodne i całe stworzenie staje się taką ażurową, zbitą z byle jakich materiałów stajenką betlejemską, jeśli spotykamy Boga. Dociera do nas świadomość, że jedyny trwały punkt w naszym życiu to nie ten świat, ale ten mały człowiek i ten wielki Bóg położony na sianie. Moi drodzy, kiedy słyszymy w ogóle o tym przyjściu, o pasterzach, aniołach, o jakichś gwiazdach i nie wiadomo jeszcze czym w Ewangelii, to może nam się wydawać, że to jest jakaś bajka, jakaś taka legenda. Możemy powiedzieć sobie, no dobrze, już tyle żeśmy tych legend słyszeli. Możemy sobie powiedzieć, że nie wiem, to jest jakiś mit, gdzie rzeczywistość miesza się z jakimiś okruchami prawdy. Ale trzeba sobie dzisiaj to powiedzieć, chociaż świat mówi co innego, że to nie jest mit, to nie jest bajka i to nie jest legenda. Dzisiejsza Ewangelia jest to relacja historyka, a zarazem ewangelisty, świętego Łukasza. I pomimo tego, że jak patrzymy na tę Ewangelię, to słyszymy anielskie skrzydła, ich śpiew aniołów i pastuszków, i jakieś światło komety, to nie jest to legenda. To wszystko dzieje się w określonej historycznej scenerii. I święty Łukasz, który nie jest jakimś egzaltowanym pisarzem, tylko jest lekarzem, czyli człowiekiem racjonalnym, on to pisze jak historyk. Mówi, że za czasów Cezara Augusta, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, a historycy nawet podają inne takie dodatkowe cezury, które mówią i umiejscawiają nam w czasie to nadejście Zbawiciela. W 65. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według kalendarza greckiego, w 755. roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta. To wszystko jest wypis historyczny. To nie jest historia o kimś, kto może był, a może go nie było. On był. To jest fakt. Nie można tego faktu włożyć między bajki i mówić sobie, że opowiadanie o Maryi, Jezusku, Józefie to jest tylko takie sentymentalne, dickensowskie opowiadanko, jak opowieść wigilijna czy coś podobnego, jakaś inna bajka. Nie wiadomo czym. Ewangelia z mszy świętej pasterskiej pokazuje nam też inną prawdę, że Pan Bóg pozwala dotknąć się i doświadczyć ludziom prostym i pokornym. Dzisiaj słyszymy o tych ludziach dobrej woli. Zresztą później w Ewangelii Pan Jezus przypomina: wysławiam Cię, Panie Boże, nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. I dzisiaj widzimy tych prostaczków, którzy schodzą się z pól betlejemskich, aby zobaczyć dzieciątko, aby się nadziwić tym, co się wokół nich dzieje, tą chwałą Bożą. Ale nieopodal Betlejem, jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, to wie, że 10 kilometrów od Jerozolimy, czyli bardzo blisko Betlejem, król Herod
można powiedzieć, celebryta tamtych czasów, człowiek, który miał różne koneksje, znajomości, biznesmen, na wszystkim potrafi zrobić pieniądze, błyskotliwy polityk, wybudował swoją twierdzę, która przypominała trochę górę ze ściętym szczytem, stożkiem i na tej płaskowyżu takim, sztucznie utworzonym, wybudował swoją twierdzę. Ten człowiek żyje w bogactwie, w głośnej pałacowej muzyce, jest mu miło i przyjemnie, ale za tą taką połyskliwą i hałaśliwą tkanką kryje się smutek, smutek niewiary. I ten smutek niewiary niedługo przerodzi się w jakąś nienawiść do Boga. Dzisiaj jest wiele takich miejsc, w których jest kolorowo, fajnie i przyjemnie, ale w których tak naprawdę gdzieś podskórnie uderza to tętno niewiary. Bóg pozwala dotknąć się ludziom prostym i pokornym. Nie mówię prostakom, ale prostym i pokornym. Bo można mieć wykształcenie i tego Boga też można dotknąć. I widzimy nawet trzech mędrców, trzech naukowców, którzy już za 2 tygodnie tego Boga dotkną, bo przybędą do Betlejem. Ktoś kiedyś powiedział, że w Boga naprawdę wierzą tylko ludzie pokorni i prości albo wielcy naukowcy. Tylko te dwie grupy w Boga wierzą. My przeżywamy rok wiary, warto więc nad tym się zastanowić, że wiara w dzieciątko, które jest położone na sianku, wcale nie kłóci się z dokonaniami nauki, z tym wszystkim, co nas otacza. To wszystko się dopełnia. To wszystko razem zespolone ma sens. Tylko trzeba się nad tym pochylić, a nie odwracać się od tej prawdy betlejemskiej szopki plecami. Dzisiaj na pewno każdy otrzymał jakiś prezent. Te prezenty są pewnym symbolem. Symbolem tego, że już w Chrystusie każdy z nas został obdarowany. Taki jest sens tego wręczania sobie prezentów. Żeby przypomnieć nam, że to małe dziecię jest dla nas największym prezentem, ponieważ przypomina nam, że człowiek nie kończy się z chwilą śmierci, ale że Bóg powołuje go do czegoś więcej. Amen.